W niedzielę 26 sierpnia w Świerżach Górnych odbędą się 19 dożynki Gminy Kozienice. Rolę starostów dożynek pełnić będą Irena Szczepanik oraz Marian Janaszek. Mieszkańcy tej miejscowości, a na co dzień sąsiedzi. Jak przyznaje pani Irena, nie spodziewała się propozycji pełnienia tej funkcji. Zostałam zaskoczona po prostu tą propozycją, no i bardzo się cieszę. Mieszkam tu już dość długo w Świerżach, więc no to zaszczyt dla mnie po prostu. Pracą na roli zajmuje się od około 10 lat. W prowadzeniu gospodarstwa pomagają jej bliscy. To znaczy, że mamy 3,5 hektara, łącznie wszystkiego. Mąż pracuje, no ja w gospodarstwie, a mąż po prostu y, ciągnikiem pole obrębie. No i teraz to już syn Dorus i syn nam pomaga. Państwo szczepanikowie uprawiają zboża, głównie pszenicę i owiec, jak również warzywa, w tym ziemniaki. Jeśli chodzi o inwentarz żywy, to hodują drób i króliki. Gospodarstwo odziedziczyli po dziadkach i kontynuują pracę na roli. Mamy ciągnik, rozrzutnik, no wszystkie podstawowe sprzęty. A jaki ciągnik? Y, C360. Kultowa maszyna na polskiej tak, wsi. Niezawodna. Pani Irena ma dwoje dzieci. Córka ma 24 lata i pracuje zawodowo. Syn 19 i dopiero co skończył szkołę. W wolnym czasie starości starościna tegorocznych dożynek lubi wędkować. No ja lubię spędzać czas nad wodą. Z wędką na przykład. Bo u nas tu i Wisła i rzeka Zagorzdanka, więc tak aktywnie czas spędzać wolny lubię. A to dość rzadkie, żeby kobiety wędkowały. Jak, jak, jak Pani się zaczęła ta pasja? Jak to Panią wkręcił w to? Ja po prostu od maleńka, od maleńka, od, od mała po prostu, bo ja z Mazur pochodzę i, i dlatego po prostu taka pasja. Z kolei starosta dożynek Marian Janaszek uprawia około 9 hektarów ziemi, a w pracy na gospodarstwie pomagają mu siostry. Głównie zajmuje się produkcją zbóż. Ziarno przeznacza na sprzedaż oraz na pasze dla zwierząt. Są dwa opasy i trzy świnki są. No a zboża, pszenica, mieszanka, pszenżyto, ziemniaki o. Pracą na gospodarstwie odziedziczonym po rodzicach pan Marian zajmuje się od 1990 roku. Wcześniej przez około 20 lat pracował jako traktorzysta w kole rolniczym w Nowej Wsi. Jak mówi posiada większość maszyn potrzebnych do prowadzenia takiego gospodarstwa. Trzy ciągniki, przyczepy, dwie, kultywator, pługi, grabiarka, kosiarka, no tak podstawowe sprzęty. To co potrzebne do gospodarki, no i gospodarki to mam. No. Wśród zainteresowań pana Mariana jest hodowla gołębi. Praca z tymi zwierzętami sprawia mu radość. O, trzyma mi tak, ojciec to lubi, a ja to lubię tak, to się tak trzyma, no. A ileż to go pan posiada? Około pięćdziesięciu. Jak mówi pan Marian, coraz mniej osób zajmuje się pracą na roli, dlatego tym chętniej przystał na propozycję pełnienia funkcji starosty dożynek. Dożynki rozpoczną się o godzinie 12 od mszy świętej w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła w Świerczach górnych. Po nabożeństwie zebrani przemaszerują na boisko, gdzie o 13.30 rozpoczną się dalsze uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, powitaniu gości, uroczystym przekazaniu wieńców i chlebów, nastąpi obrzęd dzielenia się chlebem. Następnie ogłoszone zostaną wyniki konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy oraz rozstrzygnięty zostanie konkurs ekologiczny ODR. O 14.30 ruszy program artystyczny. Wystąpią Zespół Ludowy Ożarowiacy. Klub Seniora Relax z Kozienic, soliści z Kozienickiego Domu Kultury oraz zespół Disco Polo Łukasz. O godzinie 18 rozpocznie się zabawa dożynkowa przy muzyce zespołu Quattro Band. Organizatorem dożynek jest gmina Kozienice, a partnerami organizacyjnymi są Kozienicki Dom Kultury, Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu oraz Związek Gmin Ziemi Kozienickiej.